Ja miałem taki okres przygotowawczy, to może taka mała historia na koniec. Z Szukiełowiczem taki trener był w Lechu. Liga zaczyna się w połowie marca, bo, bo wiadomo, że nie było podgrzewanych płyt. No i my mieliśmy okres przygotowawczy na poziomie dwóch miesięcy. No i pierwsze tygodnie były straszne, bo tylko było i wyłącznie bieganie i to bez piłki. No więc starszyzna wtedy w Lechu Poznań poszła do trenera Szukiełowicza z zapytaniem, czy... Może tak dla zmiany klimatu i mentalu naszego, żebyśmy trochę odpoczęli też psychicznie od tego biegania ciągłego, może byśmy coś z piłką zrobili. No on mówi: No ale panowie, no ale w tym okresie no, z piłką same kontuzje. No jaka piłka? Gdzie jest piłka? No panowie, no śnieg leży, jaka piłka? Trenerze, no piłka obojętnie gdzie. Możemy hmm. nawet w garażu zagrać. Nie, panowie, piłka nie. No trenerze, no dobrze, okej, okay, jutro z piłką. Przechodzimy rano, szuki oś mówi: Wszyscy bierzemy piłkę pod pachę. I biegamy z <laughs> tym.